Na program zaprasza sponsor Befado, polski producent butów dziecięcych. Nie będę ukrywał, że się znamy dość dobrze. Nie ukrywaj. Tomek Kozłowski, cześć. Zapnij pas. Tomek jest oczywiście i pewnie wielu z Państwa go kojarzy jako psychologa, ale Tomek też ma za sobą duży, duży epizod ważny w życiu bycia ratownikiem górskim. Mhm. I oczywiście chciałem, żebyś wpadł, żeby porozmawiać o tej akcji ratunkowej w jaskini w Tatrach, która się w tej chwili toczy. Nie mamy doniesień dzisiaj, nie wiemy jeszcze na razie, co tam się stało. Wiemy, że się przebili dzisiaj w nocy, ale... Ale co znaczy przebili? To znaczy, że oni poszerzyli korytarz. To znaczy, że ułatwili sobie pracę w tym, żeby się dalej przebijać tam i dostać do tych poszukiwanych. Rozumiem, że dostać się na samym początku, to znaczy włożyć tam tę kamerę i zobaczyć, w jakim stanie oni są i co się w ogóle dzieje. Mhm. Bo to jest oczywiście to, jak będzie potem wyglądała akcja, czy ratunkowa, czy wydobywania ich tylko i czy wyciągnięcia, być może przy ich współudziale również, no to zależy od tego, w jakiej oni są kondycji i co się dzieje. Bo taki ratownik, czy taki grotołaz, to jest człowiek, który jest po bardzo dużym kursie, takim przynajmniej rocznym, gdzie się bardzo dobrze nauczył tego, w jaki sposób ratować siebie, w jaki sposób ratować innych. Oni są zaznajomieni z technikami wchodzenia, wychodzenia i z tym wszystkim, co się technicznie odbywa, więc jeżeli jest taka osoba, która może pomóc, to jest naprawdę bardzo, to bardzo przyspiesza akcję, bo w tym miejscu, gdzie oni są, to zejście na dół może trwać 3-4 godziny, a wyjście od 8 do 10, nawet 12. Mamy akurat w ogóle w tej chwili dwie takie akcje, no jedną poszukiwawczą, a drugą ratunkową, które się dzieją równocześnie, no bo mamy na Kisajnie poszukiwanie pana Staraka cały czas i tam też ratownicy, tylko oczywiście wodni, biorą udział w tej akcji. Mi to w ogóle sobie trudno wyobrazić ten stres i napięcie, jakie towarzyszy ratownikom w ogóle w akcji, no bo myślę, że to poczucie, że wszystko jest na czas i że możesz się spóźnić 15 minut, żeby komuś pomóc, musi być nieprawdopodobne. Ale ratownictwo w jaskini to w ogóle jest dla mnie coś niewyobrażalne. Ja nie rozumiem ludzi, którzy wchodzą do tej jaskini turystycznie. To tego nie rozumiem. Ja rozumiem. Ale właśnie, bo ty to masz na koncie tak jeszcze, więc wytłumacz mi proszę, jaki stres towarzyszy ratownikowi, jak dużo decyzji musi podjąć, dlaczego to tak długo trwa? Ta akcja trwa chyba w tej chwili trzeci dzień, prawda? Czwarty. Dlaczego to tak długo trwa? Chociaż na oko to się wydaje zrozumiałe, no ale wytłumacz w szczegółach, dlaczego. Wiesz co, ja robiłem również kurs ratownika wodnego i w czasie tego kursu też obserwowałem to, z czym się mierzą ewentualnie ratownicy wodni. I to jest o wiele trudniejsze psychicznie, moim zdaniem, niż ratownictwo górskie, dlatego że naprawdę? W ratownictwie górskim jest więcej czasu na uratowanie człowieka. Natomiast w ratownictwie wodnym masz kilka minut. Lecisz, sekundy się. Tak, wskakujesz do tej wody i zostaje ci po prostu parę sekund, bo wiesz, że jeżeli człowiek będzie tam minutę czy dwie pod tą wodą, to zmiany mogą być nieodwracalne. Tutaj jest, oczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o ratownictwo górskie, to tam jest bardzo dużo rzeczy. To jest ratownictwo lawinowe, ścianowe, ratownictwo rzeczne, jaskiniowe, akcje poszukiwawcze i wiele, wiele różnych takich odmian. Jest kilkanaście takich typów. Natomiast... To jest tak, że ratownicy się specjalizują i że na przykład jest specjalista od ratownictwa lawinowego, tak. Specjalista od ratownictwa jaskiniowego. Tak, tak, rzeczywiście, bo to są lawiny, to jest zupełnie co innego. To też jest kwestia czasu oczywiście. Inne techniki zupełnie. Inne techniki, inne zarządzanie. W takiej akcji lawinowej może być na przykład 10 sekcji, które będą tym zarządzać, bo to jest sekcja sondująca, sekcja taka poszukiwawcza z pipsami, czyli z takimi urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, elektronicznymi. To jest sekcja transportowa, sekcja medyczna i tak dalej, i tak dalej. Podobne rzeczy są również w akcji
jaskiniowej, dlatego że to, że trzeba opuścić tam ratowników, to jest jedno. Muszą zejść ci, którzy będą pracować, ale muszą, trzeba tam znieść całe zaplecze tego, żeby te ratownicy mogli sobie tam wypocząć. Trzeba tam dostarczyć kilkaset metrów kabli, przecież żeby pociągnąć tam prąd, to takie kable ważą. No jeżeli wyobraź sobie, że musisz znieść 20 kg kabla, a co dopiero tam jeszcze więcej. I całe to zaplecze też jest oczywiście bardzo ważne, ale równolegle trzeba się przygotowywać na kilka scenariuszy. Załóżmy, że oni będą, że oni są zranieni w jakiś sposób. Trzeba natychmiast udzielić im na dole pomocy pierwszej, takiej przedmedycznej. Potem trzeba ich przygotować do transportu w takiej sytuacji, kiedy mają właśnie takie, a nie inne urazy, i przekazać ich do wykwalifikowanych służb, bo to jest oczywiście jeszcze przelot śmigłowcem, jeżeli będą na to warunki. Na razie pogoda jest taka, że będzie można ich transportować. Jeżeli na przykład zacznie lać deszcz w sytuacji, kiedy oni będą wyciągani, to są kolejne godziny, kiedy trzeba ich odnosić. I teraz ratownik, który się znajduje w takiej sytuacji, mniej więcej wie, jakie są zagrożenia, jakie są trudności. No jeżeli tam jest sytuacja taka, że żeby wiercić otwory i dostać się tam, można wykorzystać tylko jedną rękę, no to jest jakiś taki zacisk, wiesz, w którym oni nie są w stanie nawet przycisnąć wiertarki dwoma rękoma. No to te warunki są... W sytuacji fizycznej, które na przykład wiercisz i nie możesz dwoma rękoma dosięgnąć, musisz jedną ręką? Tak, oni są w takiej sytuacji w tej chwili. Tam jest tak ciasno. Ratownicy górniczy mówili, że nie są w stanie założyć masek tlenowych, takich porządnych. Mają tylko takie małe maseczki na twarz, więc... No, bo co, bo się nie mieszczą ze zwykłą maską? Ja byłem w takich sytuacjach, też w takich zaciskach, gdzie trzeba po prostu nawet, żeby przejechać pomiędzy ścianami, trzeba ściągnąć kask. To się słabo robi, jak siedzę w samochodzie. To jest fajne, naprawdę, bo to jest też takie spotkanie z taką żywą naturą i wchodzenie do jaskiń jest znacznie głębsze, i nie chodzi mi o głębię samej jaskini, niż tylko i wyłącznie chodzenie po linach, bo to jest rzeczywiście spotkanie z naturą. Rozumiem ludzi. Dobrze, ale bo też rozumiem, że kluczowe jest też to, żeby ratownicy byli bezpieczni, tak? Żeby im się nic nie stało. Co jest, no rozumiem, też tak samo ważne, jak to, żeby uratować tych ludzi. Czy jest taka, wyobraź sobie taką sytuację, w której ratownicy mówią, nie jesteśmy w stanie tego zrobić? Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Mój sorry, no nie to jest bardziej odpowiedzialność naczelnika, czy szefa akcji, który w pewnym momencie musi wycofać ludzi, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie ich życia, ale zagrożenie życia w ratownictwie górskim jest zawsze. Ja pamiętam taką sytuację z akcji lawinowej, kiedy musiałem podejść, jak pierwszy raz, jak już byłem starszym ratownikiem, kiedy wysłano mnie pod obryw lawiny, gdzie może zejść lawina wtórna. Co to znaczy obryw? To znaczy tam, to miejsce, gdzie się zerwała lawina. Okay. Ponieważ lawina przysypała ludzi. Ja musiałem sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że lawina może zejść jeszcze raz, ile tam jest śniegu, jak to wygląda. I ja wiedziałem, zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest bardzo niebezpieczne, ale też byłem dumny z tego, że mnie tam wysłano, więc ratownicy, bo to jest jakieś docenienie tych wielu lat moich szkoleń, i ratownik, który jest w akcji, wie, że ryzykuje swoim życiem, ale no, po to się całe życie szkolił, i w tym jest coś głębszego niż tylko i wyłącznie praca. Ratownicy są gotowi oddać życie za tych ludzi, których ratują. I nie chodzi mi tutaj o przenośnie, tylko rzeczywiście tak jest. To jest tam, ludzie nie idą tam po pieniądze, bo pieniądze z ratownictwa są marne. Ludzie idą tam dlatego, że to jest znacznie, coś znacznie głębszego i osobistego niż tylko i wyłącznie wykonywanie pracy. Wytłumacz teraz, połącz proszę oba swoje zawody, ratownika i psychologa. I powiedz mi, bo ja na przecież rozmawialiśmy też prywatnie wielokrotnie na ten temat. Obaj lubimy na przykład żołnierzy z sił specjalnych. I o ile żołnierze z sił specjalnych, ja mam takie psychologiczne wrażenie, że no oni idą do tej nieprawdopodobnie trudnej służby, bo służą państwu, bo bronią ludzi przed wrogiem zewnętrznym. Tak, to jest takie zrozumiałe. Psychologicznie bardzo proste. No, a tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy na przykład muszą ryzykować własnym życiem i być może ryzykować tym, że swoją rodzinę zostawią, bo zginą w czasie tej akcji, żeby uratować ludzi, którzy na przykład są, no przepraszam za to sformułowanie, ale na przykład, no powiem, lekkomyślni na przykład. I lekkomyślnie weszli w miejsce, które nie powinni. Albo słyszymy o na przykład o ludziach, którzy idą w Tatry kompletnie nieprzygotowani, gdzieś tam wlezą i potem ci ratownicy muszą ich ściągać, ryzykując za każdym razem swoje życie, bo jakiś facet czy jakaś pani wzięła nie te buty, co trzeba. Tak? I nie zdawała sobie sprawy, że może w trąbkach nie należy po Tatrach chodzić. Tak, wiesz, to psychologicznie musi być zupełnie, rozumiesz, ryzykujesz życie dla kogoś, kto lekkomyślnie podjął decyzję, no.
Szósty rok mojego życia był dla mnie bardzo ważny, ponieważ ja wtedy zobaczyłem spadochroniarza i zobaczyłem wtedy ratownika górskiego. Mhm. W moim przypadku był to Stefan Szczurowski, z którym potem 20 parę lat później spotkałem się w pogotowie górskim. I ja, jak go zobaczyłem, powstało w mojej głowie marzenie, że ja będę ratownikiem górskim. I ratownik, to tu chodzi, z psychologicznego punktu widzenia chodzi też o to, że aspirujesz do pewnej grupy, która jest dla ciebie elitarna. Mhm. W momencie, kiedy wejdziesz do tej grupy, już jakoś się w niej usadowisz, to, bo to jest początkowo twoim celem, to potem ostatecznie zaczynasz w niej iść wyżej, dalej. I czy nie chodzi o zdobywanie kolejnych stopni, tylko o to, żeby coraz więcej wiedzieć, bo to jest przygoda. To jest niezwykła przygoda życia. To nie jest tygodniowy wypad w góry, czy tygodniowy, czy miesięczny wyjazd gdzieś w jakieś góry wysokie, tylko to jest rzeczywiście przygoda, z którą się wiążesz na całe życie. Zresztą były robione badania psychologiczne, gdzie badano profile osobowości właśnie strażaków, ratowników górskich i żołnierzy również. I to są osoby, które mają właśnie taki przygodowy rys. I tutaj nie chodzi o takie frywolne, o taką frywolną przygodę i o zabawę, tylko o to, że może być życie, które mocno odbiega od normy, a nie jest tylko związane z pracą, zarabianiem pieniędzy, a potem znajdowaniem czasu dla dziecka. To jest, w tym jest coś znacznie głębszego. I oczywiście ja pamiętam sytuacje, w których ratowaliśmy narciarzy, na przykład takich freeridowców, którzy gdzieś tam jeździli poza trasami, tak? No właśnie. Czy wspinaczy, czy ludzi właśnie, którzy chodzą do jaskiń, którzy tak naprawdę realizują swoją pasję i mają dokładnie takie samo podejście do życia jak my. Bo ratownik górski to jest człowiek, dla którego ratownictwo jest pasją. Trudno tam sobie wyobrazić człowieka, który w ratownictwie, dla którego to nie jest pasja, prawda? Nie wyobrażam sobie kogoś takiego. Jeżeli ktoś miałby tam cierpieć, zwłaszcza, że tam się nie zarabia pieniędzy, no to ludzie by odeszli w ciągu 5 minut, więc myślę, że podejście, że nikt nie traktuje grotołaza jako osoby lekkomyślnej, tylko jako osobę, która mogła mieć na przykład małe doświadczenie i popełniła błąd. Okay. Ja pamiętam sytuacje, w których ratowaliśmy kobiety, które w szpilkach wchodziły jesienią, czy wjeżdżały na kopę wyciągiem. W szpilkach? Tak, w szpilkach. I miały śnieg po kolana, ale to pamiętam też sytuację, w której poszliśmy w góry, znaleźliśmy człowieka, który niestety już tam zginął i musiała przyjść pani prokurator, która zresztą mieszkała w Jeleniej Górze i to w miejscu, w którym miała widok na całe Karkonosze i ona też pojechała z nami na górę w szpilkach. Nie dało się jej przetłumaczyć, że to nie są buty, które można późną jesienią założyć w góry. No i mieliśmy też z nią taki sam problem. Ale no, ludzie mogą tego nie rozumieć. Ja nie potępiam tych, którzy w taki sposób się zachowują w górę, bo oni po prostu nie wiedzą. To powiedz dobrze, ludzie, którzy nie wiedzą, jak się zachować w górach czy na wodzie, jak byś miał powiedzieć, nie wiem, znajomym polecić pójście, to jak... Znaczy, wiesz, bo ja się też zastanawiam, no, jak do zdrowego rozsądku zaapelować do tych ludzi i co znaczy ten zdrowy rozsądek? Są dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Zacznę od drugiej. Druga to jest to, żeby zadzwonić do pogotowia górskiego, do pogotowia wodnego, tam gdzie jesteśmy, czyli do informacji turystycznej. Zapytać o to, jakie są warunki, jakie są zagrożenia, jak mamy być przygotowani. Dzisiaj ze smartfonem każdy może pozyskać takie informacje. Może sobie wrzucić aplikację GoPro, TOPR czy jakąkolwiek inną i można krok po kroku zobaczyć, w jaki sposób można się wyciągnąć z jakich opresji. Natomiast ta pierwsza rzecz to jest rozumienie tego, że im łatwiejsza jest aktywność, im bardziej spostrzegana przez nas jako bezpieczna, tym większe stanowi dla nas zagrożenie, bo statystycznie jak się spojrzy na wypadkowość w sporcie, to najmniejsza wypadkowość i śmiertelność jest w skokach spadochronowych, dlatego że to jest sport, który jest obwarowany bardzo ścisłymi, takimi wymagającymi przepisami. Natomiast procedurami. I tak. Też widziałem, jak ty skaczesz, że tych procedur się bardzo, bardzo ściśle przestrzega, tak, zawsze. To nie ma 99%. Albo się procedur przestrzega, albo nie. Trzeba podchodzić do tego z takim właśnie 100% podejściem. Natomiast jak ludzie wsiadają na łódkę, to myślą sobie, dobra, mam silnik, to dopłynę, nic mi się nie stanie. Można się piwa napić. I to jest pierwszy zabójca, to jest właśnie alkohol.
Dlatego, że ludzie sobie myślą, 2-3 piwa, to przecież człowiek nie jest pijany, ale tak czy inaczej alkohol zmienia postrzeganie rzeczywistości. I pierwsza rzecz, którą w jakiś sposób na nas wpływa, to daje nam poczucie mocy. To jeszcze nie jest to poczucie niezniszczalności, ale możemy popełnić ten błąd, drobny błąd, który zapoczątkuje całą lawinę tych trudności, które ostatecznie skończą się źle. I ja nie chcę tutaj absolutnie w tej chwili mówić o tym, co się stało na tym jeziorze, ale statystyki pokazują, że jak do dzisiaj utonęło kilkaset osób i w większości są to przypadki związane z alkoholem, no to my musimy po prostu wyciągać z tego wnioski. I nie ma żartów. Nie ma żartów z łódką, nie ma żartów z żaglówką. No, po prostu trzeba to traktować. Jest taki skoczek spadochronowy, Sebastian Dratwa, który no, imponuje mi bardzo. I to jest człowiek, który ma 10 tysięcy skoków. Ogromne doświadczenie. Nie starczyłoby czasu, żeby wymieniać, gdzie on tam wygrywał i co robił. On powiedział niedawno taką bardzo ważną rzecz, jak tam instruował młodych skoczków. Mówi, jeżeli otworzysz spadochron i ludzie są tam wszyscy wokół, to pamiętaj, że każdego musisz traktować tak, jakby chciał cię zabić. I czyli musisz bezpiecznie latać i traktować każdego, kto jest w powietrzu, jako potencjalne zagrożenie, bo rzeczywiście zderzenie się na czaszach w powietrzu jest bardzo niebezpieczne. I uważam, że tak samo powinniśmy się zachowywać nad wodą, na nartach, traktować wszystko jako potencjalne zagrożenie. I jeżeli płyniemy na głęboką wodę, nawet supermotorówką, to ta woda jest dla nas zagrożeniem. Wszystko się może wydarzyć. Ja nie mówię, żebyśmy teraz w lęku realizowali każdą aktywność, ale żebyśmy jednak przeanalizowali, jakie zagrożenia na nas czyhają. Czyli takie rzeczy, na przykład jak kapok na wodzie, to nie powinniśmy tego lekceważyć? Absolutnie. Absolutnie. To jest nasz obowiązek. I tu nie chodzi. Może to jest tak jak mały skuterek i wielki kask. No, ludzie się mogą śmiać, ale przy 60 czy 70 km na godzinę bije się tak samo głową w małym kasku, jak i w dużym. Więc trzeba po prostu dbać o swoje zdrowie. I uważam, że zakładanie kapoka nie jest żadnym obciachem, a niestety z tym to się może wiązać. To jest też kwestia społeczna i właśnie psychologiczna, że my nie chcielibyśmy w naszej grupie być postrzegani jako osoby słabsze, albo osoby, które mają lęki, czy się boją, w związku z tym nie zakładamy tego kapoka. Czy to właśnie nie jest kluczowe? Teraz to powiedziałeś, tak pomyślałem właśnie, że na przykład wychodzę w góry i nie zawiadamiam schroniska, gdzie tak. Idę i kiedy wrócę, pomyślę, że jestem jakiś słabak i wiesz, jeszcze nie daj Boże, pomyślę, że krótką trasę robię. W górach są dwie proste zasady. Powiedz, zostaw informację, gdzie idziesz i nie zmieniaj trasy. I to wszystko, bo jeżeli zmienisz trasę, a pogotowie górskie będzie cię szukać, to pójdzie tamtą trasą. Oczywiście dzisiaj można namierzyć przez telefon, jeżeli oczywiście jest na to zgoda, to są kwestie związane też z danymi osobowymi, ale można wysłać SMS-a, idę taką i taką trasą, taki jest mój cel. I wiadomo, ja jak chodziłem w góry, nie będąc jeszcze ratownikiem, to dzwoniłem do stacji centralnej i mówiłem, że idę w takie miejsce. Po prostu, jeżeli wychodziłem ze schroniska, z samotniczy, z jakiegoś innego. Są tam książki, można to wpisać. Nie zgrywamy hojraka i też pamiętamy o tym, że te przepisy są po coś zrobione wszystkie, że naprawdę nie są bezcelowe, oczywiście, tylko po coś są. Jest jedna ważna rzecz jeszcze. Obowiązek noszenia kapoka na wodzie. Natura nie wie, że my jesteśmy ekspertami. Nie wie tego i po prostu zachowuje się wobec wszystkich tak samo. Tomku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzięki za wizytę. Zobaczenia. Tomek Kozłowski. Cześć. Na program zaprosił sponsor Befado, polski producent butów dziecięcych.